tren, że wygrywamy z Tarnowem 8-1, jest chyba dzisiaj same pozytywy w grze. Zagłos ja pan ten występ. No jedynym minusem może być to, że tracimy bramkę w ostatniej sekundzie, w ostatniej akcji pierwszej połowy. Dajemy sobie tą bramkę strzelić, schodzimy do szatni przy wyniku 3-1, więc też troszeczkę musiałem ostrzej zareagować, bo niepotrzebnie dajemy jakąś jeszcze nadzieję przeciwnikowi na to, żeby od początku drugiej połowy ruszyć i starać się coś zrobić w ofensywie. Dobrze się ułożyła ta druga połowa, szybko strzelona czwarta bramka i to tak naprawdę to już też uspokoiło nam grę. Cieszy ten wynik, cieszy to zwycięstwo, bo bardzo długo czekaliśmy na to zwycięstwo. Mieliśmy też duży problem ze strzelaniem bramki. Przełamanie nastąpiło w środę w Warlubiu dzisiaj. No, przekonujące to zwycięstwo i w takich rozmiarach. Sam jestem mile zaskoczony, że aż 8 bramek udało nam się strzelić, ale są takie mecze, że czasami się wszystko dobrze układa, te akcje się zazębiają, te akcje są składne, fajne i dzisiaj tak było i trafiliśmy na zespół, który bezpośrednio jeszcze przed naszym meczem liczył na utrzymanie. Będzie im bardzo ciężko, ale życzę z całego serca, żeby to miejsce, które daje gwarancję w trzeciej lidze. Do dobrej dyspozycji strzeleckiej powrócił Mateusz Malewski. Troszkę też pracy nad formą Mateusza musiał pan poświęcić i dzisiaj zbieramy tego efekty, bo ten początek rundy no nie miał najlepszy. Nie miał najlepszy, to jest zawodnik, ja już też z nimi rozmawiałem, mówiłem, że w rundzie jesiennej i Mateusz i Szyba to byli zawodnicy, którzy robili nam różnicę w przodzie. Oni dzisiaj troszeczkę wyglądają inaczej niż na jesień, aczkolwiek myślę, że te dzisiejsze 5 trafień Molesia, no to jest przełamanie takie, które może go tylko zmotywować i wróci na tą dobrą swoją ścieżkę i będzie regularnie bramki strzelał. I tutaj nie było z nim żadnego problemu, on wiedział, na czym musimy pracować, on wiedział, z czym jest problem i cieszę się, że dzisiaj też raz, że strzelił 5 bramek, a dwa, że też rzutu karnego wykorzystał sytuację, bo ostatnio to był mankament, w 2 ostatnich rzutach karnych nie potrafił pokonać bramkarza, dzisiaj mu się to udało, czyli mamy wszystkie plusy i dopisujemy 3 punkty i nadal gramy o utrzymanie, bo to zwycięstwo tak naprawdę to nas troszeczkę przybliża do utrzymania, ale jeszcze wiele meczów przed nami, jeszcze wiele punktów musimy zrobić, żeby to utrzymanie w lidze sobie zapewnić. Przed tym meczem teraz z Ostrowią trzeba zachować koncentrację, nie możemy tutaj popadać w jakiś wielki optymizm, bo kolejny mecz, trudny rywal, tak? Optymizmu, no dzisiaj mamy euforię, optymizm i możemy świętować i bawić się i rozmawiać pozytywnie, tak? Ale od poniedziałku już wracamy z powrotem do pracy, bo czeka nas teraz taki mały maraton, co 3 dni będziemy grać, najpierw Ostrowia, potem jedziemy do Wrocławia, za chwilę przyjeżdża Wiktoria Września, czyli też zawodny zespół, który walczy o utrzymanie, dlatego zdajemy sobie sprawę, w którym jesteśmy miejscu, jak ważne mecze nas czekają, nie będzie na pewno rozprężenia, to mogę obiecać, że tylko jesteśmy tego świadomi, zawodnicy są tego świadomi, to jest tylko chwilowe, tak powiedziałem, dzisiejsze euforia i radość, ale od poniedziałku już wracamy, już zapominamy o tym meczu, skupiamy się tylko i wyłącznie na kolejnych i tym najbliższym zastępem.